Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piechol. I w dzisiejszym odcinku z GTA Online kradniemy coś latającego i mówię od razu, nie zadowolę się niczym poniżej helikoptera. Znaczy, no inaczej. Helikopter też może być, bo może im posłużyć do zwinięcia czegoś innego. Ale wydaje mi się, że lotnisko będzie dobrym miejscem, gdzie będzie można znaleźć to, czego dzisiaj szukam. No inaczej, na mapce nie widać zbyt dużo graczy dzisiaj. Ile? Dwóch? Trzech? Zresztą to można ładnie sprawdzić. Dobra, oprócz mnie jeszcze trzech, czego jeden z Polski. Dzień dobry. Pan się nie obraża, nasz szlaban na szczęście. I teraz tak, to jest taki myk, no nie można przejechać samochodem. No ale co to za problem, jak tu jest taka jebitna dziura? No w każdym razie jesteśmy już na lotnisku, teraz tylko tak. Po pierwsze, inny środek lokomocji, ale lądowej, czyli taki oto na przykład samochód. I idziemy szukać czegoś latającego, no inaczej, no kurde, jak na lotnisku, niczego nie znajdę. Ej, tu zwinę Jumbo Jetta, serio. Nie, tak swoją drogą fajne autko. Ej, dobra, jest tak, jest Maverick. To po niego się można cofnąć jakby co. A może jakiś odrzutowiec? Nie, no, ciężarówka z benzyną nie. Może nie. Tak, ten samolot też się nie nadaje, inaczej by musiał być ustawiony w drugą stronę, tak gotowy do odlotu bardziej. Nie, ten też jest zaparkowany. Kurde. Co, mówicie, że trzeba będzie cofnąć po tego Mavericka? Nie, no poszukajmy jeszcze trochę. Lotnisko jest duże. O kurde, co to jest? No nie wiem, czy resztkę spalonego samolotu bym trzymał tak na lotnisku. Co, ku przestrodze, tak żeby pasażerowie się bardziej bali? O, ej, i awionetka też jest. Ej, dobra. Może być i awionetka. Tylko teraz tak, wiecie co ja z tym zrobię? No polecę tym, dobra, no to tyle można było się domyślić, spoko. Nie, ale chodzi mi o to, że tą awionetką polecimy sobie grzecznie w inne miejsce. W zupełnie inne miejsce, gdzie można równie ciekawy środek transportu powietrznego znaleźć. Tylko nie wiem, czy to zadanie mi się uda. O kurde, ej, co jest? Problemy z oderwaniem? Ja rozumiem, że pilotaż słabiutki, no ale właśnie. Poderwać z lotniska to chyba nie taki problem. Jak możecie spojrzeć, kierujemy się tak powiedzmy w miarę na północny zachód, w kierunku bazy wojskowej. I tam w bazie wojskowej mam nadzieję, że uda mi się zwinąć odrzutowiec na jakiś F-16. No i tym posieje popłoch wśród współgraczy. Tylko teraz takie pytanie, czy wojsko od razu mnie zestrzeli, tylko jak będę chciał przelecieć w pobliżu, czy poczekają aż wyląduję. Momencik, tak, tutaj nie ma problemu z wysuwanym podwoziem, kółeczka już są. Ej, pięknie wygląda to miasto. No. Szkoda, że nie jest bardziej zaludnione przez innych graczy. No już te teksturki się tak nie doczytują ładnie w dole, no ale ej, no bez przesady. Na Xboxie One i PlayStation 4 na pewno inaczej będzie ta edycja wyglądała. O ile w ogóle będzie sens wydawać jeszcze GTA w ogóle w edycji na Next Geny. No chyba. Nie, no równocześnie z wersją PC-tową zapewne. Rockstar to uczyni. Ej, co tak znosi moją maszynę? Ej, ja rozumiem, że tam problemy ze startem miałem. Okej, dobra, troszeczkę przytarłem ogonem o asfalt, ale to nie jest powód od razu, żeby mi w powietrzu maszyna skręcała. Ej, patrz jak ją rzuca. Ja w ogóle nie, teraz, ej, trzymam jedynie gaz, to znaczy gaz. Napędzam śmigło. Więc nie, no spoko. Ej, moment, tam coś dynda w powietrzu. Widać wieżę strażniczą już nawet, więc dobra, jesteśmy na dobrym torze. Tu mieszka Franklin? Nie. Nie, 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 zbyt ładna okolica. Ale już niewiele mu brakuje, już niewiele mu brakuje. Teraz tak, dobra. Teraz trzeba zrobić odpowiednio. Podlecę za wysoko, to od razu mnie zestrzelą, więc trzeba to tak zrobić, żeby momentalnie wlecieć, wylądować. Tylko tak, nie wierzę. Tu coś musi być. No, nie ma opcji, że tutaj nie będzie. Dobra, parkujemy ten interes. O kurde. Siedź. No, zajebiście. Pięknie.
i cały lot w pizdzie, to możecie się kochać. No dobra, to jest tam. Ale już pamiętam te maratony. O, już pamiętam te maratony. Więc nie, tym razem trzymamy się drogi. Choć tu raz nic nie będzie jechało. No nie, no nie. Fuck. No cóż no. Co mi pozostaje? Będę napieprzał z papora do przodu. Póki nie dostanę się w miejsce, które mnie satysfakcjonuje, czyli pod główne wejście. Mam nadzieję, że da się otworzyć. Uwaga, kurwa, szaleniec! Aaaa, wbija gościu nagle na autostradę, nic z tego, nic złego. Stop, 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 stop. No mój Boże, też. O, waleczny. O, co to za kraksa nagle z niczego? Ej, no wybaczcie. No, kurde, gościu, trzeba było nie ścigać. To tylko był przedmiot. A ja akurat tam przejeżdżałem, na twoje nieszczęście. Ej, inny gracz? Spoksik? Chodź, dojadę cię jeszcze zanim ukradnę. O, albo nawet nie, nawet się nie uda. Nie, dobra, uciek. Nie ma co go gonić. Teraz tak, tylko pytanie, czy ja tutaj wjadę na górę? Tam jakieś rozwidlenia są, co prawda, ale... No, kid, dobra, jedziemy na przełaj. Wyznaczam 5000 za głowę jakiegoś knypka. No, ej! Ej, wam powiem, prawie się udało. Ej, tylko nie mówię, że jest teraz ugrzązłem. W tunelu bocznym. Nie, jest, dobra, jesteśmy na miejscu. Cicho, 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 jest szansa. Już jesteśmy, że tak powiem, na miejscu, wylądowałem. I teraz tak, kurde, to nie jest czołg, mam nadzieję. Nie, tam coś dziwnego się działo. Czego szukamy, F16. Oj, 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 prr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 
Kurwa, mać! Nie, 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 koleś! Ej, i śmigłowiec jeszcze, tam, na dodatek. Cholera, dobra, to trzeba załatwić szybko. Dużo szybciej niż zamierzałem. Dawaj, wbijamy. Okej. No teraz moje pytanie, czy się uda? Bo to nie jest proces krótki, wręcz bym powiedział długotrwały. Więc napierdalaj, piechol! Nie czołg. Kurwa, no to po wszystkim. Po wszystkim. Nara. Narka. Nara. Po mnie, po mnie. Dokładnie. Jak samobójstwo. Przecież on do mnie strzelił. No nie, w tym samym miejscu. Maraton. Cholera, dobra. Widzimy się na miejscu. Tym razem do 3 razy sztuka. Musi się udać. Ej, no dobra, jest główne wejście, tylko teraz moje pytanie, czy... tak samo jak w misjach fabularnych, w trybie single player, czy tak samo tutaj? No właśnie, teren zamknięty, że się stanął dalić, dobra, ale to samo mówiliście Trevorowi, Trevorowi się jakoś udało wejść. No spoko, spoko, już sobie idę, możesz nawet nie powtarzać. Idę sobie, tylko najpierw podejdę, czy jest otwarte. A mnie to mało interesuje, gościu, że zamknięte. Serio. O kurwa, mać. Ale powiedziałem do 3 razy sztuka, a teraz nawet nie byłem w środku, więc tego nie liczymy. Dobra. Idziemy się na miejscu. Dobra, to tak, potrzebuję jakiegoś samochodu, który ma niezłe kopyto, żeby tam wskoczyć znowu. O, 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 ten się nada, to jest chyba nawet... Nie, to nie jest ten sam, co prawda, ale... Zadanie powinien spełnić. Tylko gdzie to było? To nie trzeba było przejechać przez tunel. Ej, zresztą inaczej, to był wtedy taki freestyle, że teraz będzie ciężko to otworzyć. Ale nie, no właśnie, też dobre w freestylach jest to, że mogę znowu
Ślić się na intuicję w tym wypadku. O, na przykład, nie wiem, tu? No, może nie w ten sposób, wykonanie troszeczkę gorsze. Nawet jeżeli to było to. Co, tu? Nie, zbyt wolno. Ale spokojnie, spokojnie, to może na pewno zrobić jakoś inaczej. Ej, moment. Jest jeszcze jedno wejście? Ej, czemu ja nie wiedziałem nic, nigdy o tym wejściu? Moment, tutaj serwisowe boczne, że tak powiem. Tutaj, tu. Tu się da wjechać? No, dalej, no, zbyt strome dla ciebie. Szlak, dobra. No, ale tu? Moment, ale stop, to nie jest w dalszym ciągu baza wojskowa, niestety. Ale już jesteśmy tak blisko, że teraz może można się po... O kurde. Ciebie, frajerze, dojadę, wsiądę do samolotu i polecę. Jakieś rakiety, coś, no na pewno są. Ej, dobra, no mogę jechać wzdłuż płotu, ale co to zmienia? Kompletnie nic, ten płot się robi tylko wyższy, ale moment. Tutaj też i teren robi się wyższy, więc może jakiś wyskok się uda dorwać. I przebić na drugą stronę, tylko mam nadzieję, że nie pod gąsienicę czołgu akurat. Dobra, ej, tu jest jakiś zawijac przed nami. Zwany również rondem, bo tak to wygląda, ale nie. Dosłownie zawijas. Ej, nie, no dobra, mogę objeżdżać, ale... Póki nie trafię na coś wyglądającego jak wysok, to nie mam jak się tam wbić. O, tutaj było to. Ej, dlaczego? Czemu od razu, kurwa, strzelasz? Ej, nie. Nie po tutaj tyle jechałem, żebyś teraz miał mnie po prostu zabić, jeszcze zanim podejmę próbę wyskoku nawet. No okej. Tylko teraz rozwinąć odpowiednią prędkość. I co, gdzieś tu, nie? Piste, czy ja wyskoczyłem? O. Nie, dobra, auto, jak? Sprawne, na szczęście. Dobra, inaczej, to może... Kurde, no jak będzie mi tak zawijało, no nie, no tyłem na pewno nie piechol. Po prostu tu, nie, no za daleko. Chyba, że tu? Ej, dobra, do tego potrzeba sporego rozpędu. Ale tak pewnie wbije się centralnie w ten płot. No, kurde! Nie, tylko nie dachowanie. Turlaj dropsa. No. Uturlany. I teraz tak. Próba numer 2. Tak naprawdę w sumie policzając wszystkie, to próba numer 4. Zdobycie samolotu. Nie, no takie loty to nie. No ale moment, no przecież tam wygląda to tak, ja bym był w stanie z papcia przeskoczyć, więc czemu nie autem? Kurw. Też to widzieliście? Co za powietrze... Ej, komuś się udało wcześniej ode mnie? Jak on tam wjechał? Moment. Nie mówcie, że on nawraca tym... Shit! To ja też mam nadzieję, że nie zwinęli wszystkich. O, żeż! Kto i dlaczego? Nie, no tutaj nie ma co wchodzić tędy. A może? Może ze mną jesteś taki, po prostu to się otwiera. Tylko trzeba ładnie poprosić. Albo nie. Najgorszy z możliwych rozwiązań. No nie, no to się nie otwiera. Proste. Trzeba mieć upoważnienie. Czyli pewnie mundur by wystarczył. A nie. W ten sposób też się nie dostaniemy. No do jasnej cholery. Ej, już teraz tak bardzo mi zależy, że nieważne ile miałby trwać ten odcinek, ja to zrobię, nie? Prędzej czy później. No dobra, jest polna dróżka, jest... O, moment. Jeszcze raz, po prostu z drugiej strony przypuśćmy ten
Wojaż i teraz tak. Tutaj sobie nabierzemy perspektywy na to wszystko. Nie, tu kanały odpadają. Ej, no więc może serio tutaj jakoś? Tu? No kurde, jak będziemy tam zakręcać, to na pewno się nigdy nie uda. Nie, dobra, ale... To jest chyba najlepsze miejsce na takie próby, więc uwaga. Dobrze, auto jest jeszcze w miarę, bo w miarę, ale sprawne. Dobra, jedziemy. Nie. Tam bardzo możliwe, żeby się udało. Ale kurczę, no mimo wszystko przydałoby się lepsze auto, no wybrałem sportowe, dobra, czyli mamy prędkość, ale nie mamy tej przyczepności. Jakiś muscle car może, one latają ładnie. No dobra, wiem, tutaj jest zamknięte, tak, zdaję sobie z tego sprawę. Ale... Takie coś może? Taki delikatny wałek? Nie, nie z tej strony, ale... No moment, ale nie, nawet by to nie dało rady. Ej, ale chyba, że... No nie z... nie w ten sposób. Znaczy, czy mówisz, że jak się rozpędzę? No nie wiem, tutaj jakoś nie zrobił ślizgu na dupie, więc... Czemu miałby zrobić tu? Uwaga... No kurde! No dobrze, dobrze, dobrze. Już się nie skicha. I tak tam jakoś, kurwa, wejdę. Prędzej czy później. Nie, ale jestem w szoku, jak wytrzymałe są te samochody. Że to jeszcze jest w stanie odpalić za pierwszym razem. Za każdym razem do tego. No to hej. Ej, dobra, tak, tutaj jakoś... Mogę się pokusić o wyskok. Muszę. Tak! Tak, jeszcze nawet? No! Okej, okay, ale... Ilość żołnierzy zwiastuje grubszy przypał, więc będziemy ich wymijać. Zwłaszcza, że mam połowę życia tylko. I tak, najlepiej, najbardziej oddalony od nich wszystkich myśliwiec. Ej, ewentualnie też może być czołg. W sumie. Tylko nie, no i nie może być, bo nie wyjadę nim. Ale nie mówię, że pokradli wszystkie, już nic nie będzie. Ej, tutaj tego nie ma. Nie róbcie mi takich numerów, no ej. Ej, kurde, ci już ładnie strzelają. A moje auto nawet nie skręca dostatecznie dobrze. Ej, nie. On ci zaraz trzeba będzie zmienić jakiegoś hamera czy coś w tym stylu, ale... Ej, no kurde, nie ma? Serio? No to po jaką cholerę tutaj się starałem dostać? Tak intensywnie. No dobra, dobra, już jestem w środku, no nie musicie, no nie no musicie teraz mnie zabić już. Stworzyłem wystarczające niebezpieczeństwo. Dla bezpieczeństwa narodowego, wkraczając na teren bazy wojskowej. No dobra, kurde, no poszukiwań ciąg dalszy, nie no, hamerki nie no. Nawet głupi czołg może być. Ej, żołnierz stał, ale samolotu już nie było. Ej, no ci goście mnie ubiegli, zwinęli mi sprzęt, którym chciałem się pobawić. Nie. Nie, i wcale nie pocieszy mnie ta muzyka nawet. Nie, nie ma takiej opcji. Ja chciałem polatać sobie myśliwce. Zresztą, że już miałem okazję, tylko konsola się zwiesiła, nie? Ej, no dobra, będę się kręcić tutaj tak długo, póki się jakiś nie pojawi. No ale ej, bagażnik pojemny na takie auto, nie? Ej, może w hangarze? Tak! Szybko! Kurwa, no nie uda się. No nie. Po prostu się... No kurwa, wiedziałem! Bez komentarza. Po prostu bez komentarza. O kurwa, turyści, ale macie przerąbane. Chciałem zacząć, wiecie, maraton. Któryś raz, chyba czwarty.
W kierunku wejścia do bazy wojskowej. Ej, co? Nie, pani to nie interesuje? A może teraz? No? Nie, no nie zostawię tak swojej koleżanki, ewentualnie córki, no bo wyglądałyście podobnie. Ty na troszeczkę starszą. Inaczej, czy to podwójne morderstwo? Gołymi rękoma należy nadmienić, było warte te 43 dolarów? Na pewno nie, ale ulżyłem sobie, jest dobrze. Dobra, więc lecimy dalej, widzimy się na miejscu. Dobra, no to powtarzamy ten schemat. Coś szybkiego, coś szybkiego. No nie, no nie mów się, że na złość, teraz same rzęchy. Rzęch, rzęch, o. I czwarty w kolejce stoi. Ten sam wózek. Którym udało mi się zrobić to poprzednio, więc teraz też się uda. Dobra. Jedziemy prosto na wyskok. Nie przejmując się tą jedną gwiazdką. Ej, moment, to nie jest, to nie jest to samo. Zresztą ja i tak, tak się znam na samochodach, już tym bardziej na tych wyimaginowanych. Zaczyna inaczej, jak nie rozpoznaję marki, to później jest ciężko czymkolwiek. Dobra, to było tutaj, tak? Okej, okay, tylko dobry rozpęd to podstawa, więc zacznijmy od góry. Dobra, go! Ach, prawie pięknie. Nie ma czasu na stanie na plecach. Zwłaszcza, że tutaj nie ma dachu. Więc tak, dobra, to podwójnie przerąbane, bo wziąłem cabrio. A tak, tam nie ma samolotu. Tutaj kręci się od razu helikopter. Zwiastuje nic dobrego, ale tutaj jest mój odrzutowiec. Co ty wyprawiasz? Wysiadaj! Szybciutko, ej, w te pędy, w te pędy! Ej, dobra. Największym teraz fajnym byłoby, aby zestrzelił mnie helikopter. Ale mu się nawet nie udało wystartować. A nie, ale wystartować się uda. Tylko teraz ten helikopter zasrany. Dobra, maszyna oderwana. Kurwa! No, dobrze, że to nie tu pole. Już by było po wszystkim. Ej, dobra. Jest, udało się znowu. Wreszcie! Nareszcie! O Jezus. Nareszcie się udało. Więc teraz tak. Można ładnie, kulturalnie sprawdzić, co to ma. Ma na pewno działko i ma na pewno rakiety, więc dobra, sprawdźmy działko. Siejąc przypał. Okej, okay, spoko, podoba mi się. Teraz tak, graksy. Też dobrze i policję można też przy okazji. Inkasując dodatkowe punkty. Dobra. Szanowni współgracze. Jestem bardzo niedaleko, zaraz poczujecie moje szaleństwo, mój gniew, moją chęć zabawy. Już momencik, jeszcze chwileczkę. Ej co, no zwinęłem odrzutowiec i już nagle przestają mnie ścigać? No nie no, w to nie uwierzę. Okej, okay, darmowe punkty. Chyba, że to był zwykły mieszkaniec Los Santos. Wtedy to w takim wypadku, przepraszam, nie chciałem aż tak bardzo ci spieprzyć dnia. Nie, to namierza tylko policjantów. Ej, dobra, i tak, moment. Kto jest najbliżej z was? No, który? Chyba tutaj w mieście, nie? Najszybciej kogoś wypatrzę. Ah! Palma uratowała tobie życie, szkiełasie. The palm saved your life. Dobra, i teraz tak. Chodź tu, kochanieńki, chodź. Nie ukrywaj się, nie ukrywaj, tatuś tylko samolotem leci. Łotej, o kurde, no nie, co ja zrobiłem? Nie! Wytraciłem prędkość i zahaczyłem, no nie! Fuck, nie, wiecie co? Zabawa przednia, ale żeby dotrwać do tej zabawy trzeba mieć naprawdę anielską cierpliwość, której ja nie posiadam. Więc w tym momencie skończymy ten odcinek. Trzymajcie się, do następnego razu. Pozdro, cześć, hej. No kurwa! Zginiesz za to. Łysolu.